Siemaneczko z tej strony tu ma W dzisiejszym odcinku kontynuacja testu na wypalenie telewizora LG OLED 55 cali model BX na 2020 rok. Ominęliśmy jeden tydzień, ale to nic nie szkodzi. Mamy 174 dzień testu. Ten telewizor działa jako monitor komputerowy 10 godzin dziennie. Codziennie. Mm musiałem się napić wody, bo wiesz co, aż mi w gardle zaskło. Wow. No i dzisiaj mamy taką ptasią tapetę. Dlaczego by nie? To jest malowane na jakimś akrylu. Mhm. Ładnie to wygląda. Nie wiem, czy to kamera to oddaje, ale. Tak jest. No to dobrze, zróbmy ten mm, test tego bake'a. Czy coś się tutaj dzieje? Niedobrego. Mhm. Oj, bo mam moja myszka. Musiałem zmienić tryb myszki na stały. Okej, okay. dobra, tu mamy czarny ekran. Trochę się odbija. Biały, widzimy jakieś nierówności? Jakieś plamy? Nie. Czerwony. Brak nierówności. A, widzę, że jestem w innym trybie i ta czerwień się troszeczkę zmieniła. Hmm. W którym jestem w trybie? Jestem w game. Ie? Sekundę. A, w game'ie jestem. Tu musiałem coś pozmieniać z kolorami. Dobra. Zielony piękny. Niebieski, piękny. Nierówności, na 75%, 50, 25. Color distance. Gradient, to możemy secyan zrobić red jak tam chcemy. Ostrość, jeśli widzisz jakieś tutaj nierówności. To uwierz mi, że to kamera jest zbyt blisko ek ekranu. Ja tutaj jest, nie widzę żadnych nierówności. Mam wysoką ustawioną ostrość, bo tak lubię. Może mam wadę wzroku, nie wiem, ale wszystko jest ostre, jak żyleta. No. No i kąty widzenia oczywiście są niesamowite w każdym OLEDzie. To można sobie samemu sprawdzić w każdym sklepie, w którym jest wystawiony OLED. No i czas reakcji. Nagrywam w 30 klatkach niestety, no następnym razem zrobimy w 60 ale mamy piękny tutaj czas reakcji chodzi płynnie chociaż muszę Ci powiedzieć, że ten nowy G1 no to wchodzi jeszcze płynniej, do masakra no ale to praktycznie jest 2,5 razy droższy no, no to jest różnica nie ale tutaj nie, że coś, coś jest słabo coś jest ten, wszystko jest eleganckie piszą jakieś powiadomienie na, na kamerę nie, nagrywa się dalej, ok no dobra no, i test przeszedł śpiewająco. Nic się tutaj nie dzieje. Ja używam zgodnie z regulaminem LG tego telewizora, czyli wyłączam go z pilota, nie wyłączam go z sieci. Możesz się czasami dziwić, czemu są wypalone OLEDy w sklepach. No to już Ci, o, no, promocja na, te, na, na Samsungi, to już Ci odpowiadam, no zwyczajni, oni ich tam nie wyłączają z pilota, oni wyłączają z gniazdka i nie dają szansę odświeżyć pikseli. Mm. Nikt się tam w to nie bawi, dlatego one są tam używane niezgodnie z instrukcją obsługi. Dlatego może się takie rzeczy dziać, trzeba po prostu wyłączać z pilota i tyle, nic więcej robić. W tle ten telewizor nie bierze absolutnie, to jest akurat Sakes. Według, moich, według mojego licznika zero nie bierzesz yy, następny bionic. Gdzie inne telewizory LCD potrafią wziąć nawet 20W, 30W? No, w tle to jest to dziwne, ale prawdziwe. Seik jest za piątkę. 65, 6800. O jest za 4200. No, to petarda, nie? Jako monitor do komputera super sprawa. Jako y, telewizor, również super sprawa. Y, oczywiście są so, so z tymi szybszymi procesorami, to widać, że to jest jednak szybszy, szybszy procesor i będzie różnica, ale czy ta różnica jest warta do płacenia takich kwot? Hmm. To musisz sam zadecydować. Ja myślę, że przy moim użytkowaniu, gdzie smarta. Praktycznie w ogóle nie używam, bo to monitor kom do komputera, wszystko mam w aplikacjach w komputerze jest y, ultra y, petarne. I tak jeszcze nie rozwinąłem pełen, jakby jak to nazywa, pełen skrzydeł tego telewizora, bo czekam na kartę graficzną, a, bo podobno od 30 mam mieć. Tu teraz gdzieś x mamy, napisał mi e maila, że prawdopodobnie ma być do odbioru. No to ziem testować 120 Hz. Tylko właśnie, nie mam, e, nie mam amplitunera 120 Hz. Hmm. Trzeba będzie bezpośrednio puścić kabel na, na telewizor. No i dobrze, bo to jest kabel z y, amplitunera, nie? Ale z pass -through, więc nie powinno być żadnych strat. To jest GX za 6400, a g 1 No właśnie ten, powiem ci, że g 1 ja pierniczę, jak to chodzi. Petarda. No ale cena jest też zawodowa, no to jakby nie było. Tam Jest 4000, tylko to jest. A bo to jest 65 cali, a to nie, no to dwa razy tyle, no. Hmm. no jest. Jest spoko. Hmm. Rewelacja. Panie kolego, i jaki jasny jest, jest dużo jaśniejszy niż ten. Jak potrzebujesz tak strasznie jasny, to też nie. Eee, c 1 9, no czyli nie dużo tańsza. Trzeba pójść osobiście i zobaczyć, który bardziej Ci odpowiada. G1 czy C1. G1 jest też 120 Hz, wszystko. Pójść, zobaczyć, sprawdzić, porównać i będziesz wszystko wiedział. No i tyle na dzisiaj, moi kochani. To był taki krótki test tego yy, pięknego telewizora. Ja jestem bardzo zadowolony, tylko muszę sobie coś... Aha, bo zrobiłem reset, bo yy, przestawiłem sobie kol kolory i tak się zakręciłem. Że sam myślę, nie, nie będę się już bawił, nie mam czasu się, się, się bawić, zróbmy reset kolorów. Reset w ogóle całkowicie ustawień tego telewizora. I yy, nie zdążyłem ustawić właśnie kolorów, które mi się podobają. Dlatego ty na kamerze to, to widać inna, inaczej. Muszę sobie to jeszcze yy, skalibrować, bo jest nieskalibrowany. Jest do ustawień fabrycznych. Ktoś by chciał zapytać, a pokaż ilość, y, ilość godzin z, y, tych, y, na, na wyświetlaczu, no to menu nie ma, y, nie masz możliwości po, pokazania tego. A właśnie, zrobimy sobie y, test, czy jest nowa aktualizacja. Mhm. Jakby była nowa aktualizacja, to byłoby fajnie. Nie, nie ma żadnych aktualizacji. Automatyczne mam wyłączone, żeby każdy omówić manualnie. A no, jestem głównie na, na game. I tutaj jest standardowe ustawienie. Pamiętajmy, żeby screen shift włączyć i logo luminance jest na, u mnie na high. No jak tam sobie chcecie. Czyli jest na wysokie. Pixel refresh tylko gdybyśmy wyłączyli go z gniazdka całkowicie. Z prądu po długim oglądaniu. O, auto energy saving mi się włączyło, no dobra, no już słuchaj. No i co, bo zgubiłem wątek. No yy, tyle. Piękny, ja polecam, szczerze. Za cztery tysiaki, no to jest no brainer. Tutaj nie ma nic. Można kupić nowego C1, ale 48 cali i to nawet będzie droższy. 77 to nie. Gdzie są 4. Czekajcie ja sobie zmienię tryb myszki na ten szybki. I damy sobie od ceny. I zobaczymy, który będzie najtańszy. No. No, to co mam? Fiber network i, i tak yy, wolno działa. Internet co jest? Kurza stopa ale mi nie chodzi. O ajajaj, ai jakie się włączyły. Telewizor. Dalej się nie chodziło? No to chyba ten jest naj, najtańszy. Nie? Ceny rosną, co jeszcze raz. Przepraszam, że tak przedłużam, ale rozumiesz. 8 minut, żeby w, wbić w reklamy, to też nie jest potrzebne. No i dalej się nie pokazało. Dobra, no to jest ten, jest najtańszy. No, jakby nie było. Nie ma nic tańszego. No. Pią, 5 tysięcy trzeba dać za 48, z tego co pamiętam. Yy, c jedynkę, tak? Są w ogóle tutaj. No nie mogę znaleźć. No, no nieważne. Także ja pozdrawiam i polecam do zobaczenia w następnym tygodniu.